Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play A Dog's Life. Nie, Dog's Life po prostu. Ostatnio grałem w A Bug's Life i po prostu mi się tak pomyliło, ale na początek how. Co się ostatnio zmieniło? Od razu przepraszam za ten odcinek, co był jakieś 3 tygodnie temu, w którym po prostu się urwało w pewnym momencie na serio. Ten odcinek to był katastrofa z wydaniem. Plik był kompletnie uszkodzony, musiałem go naprawiać własnoręcznie. Jakoś się to udało, ale no po prostu już nie mogłem odzyskać tych praktycznie 2 minut filmu. No niestety nie udało się, ale był prawie cały film. Ale za to niestety PS gra się skraszowała, kiedy chciałem zapisywać. Przez co przed chwilą co zrobiłem wszystko od nowa, więc jedyne co muszę teraz zrobić, tylko to zjeść te kości, których nie zjadłem w tamtym odcinku. Oraz dysk mi działa, jak widzicie, że ta gra powróciła. I też przepraszam za to, że nie było odcinka z Locoroco wczoraj, w niedzielę, ale no tak wyszło, że w sobotę nie miałem czasu nagrać i po prostu nagrywam dzisiaj i Dog's Life i Locoroco. Teraz nagrywam Dog's Life, bo muszę to wydać w poniedziałek, przez to muszę szybciej to wyrenderować. A Locoroco pojawi się we wtorek, czyli pojutrze, znaczy pojutrze, jutro. Ale dzisiaj będziemy robić kurort narciarski? Nie kurort narciarski, no po prostu nie wiem, jak to się powinno dobrze mówić. W każdym razie coś z nartami. Może ktoś mi napisać w komentarzu. I wymusiłem 480p, więc nie ma więcej tych rzeczy. Mógłbym 1080i, by to dużo lepiej wyglądało, ale wciąż to jest i, więc do dupy by to wyglądało. Ale no po prostu no zdecydowanie lepiej według mnie jest nagrać w 60 Hz niż w 30. Jak będę miał tą nową nagrywarkę, to może to prawdopodobnie wszystkie let's play, które robiłem na PS2 będą robione od nowa i w 1080i w 1080p przy 10 FPS-ach, więc spokojnie, więc spodziewajcie się, że takie gry jak Shadow the Hedgehog, a raczej Gang Size Matters, bo chciałbym zrobić V2 właśnie w tej lepszej rodzinie na PS2, tak samo jak Secret Agent Clank na PS2. A co tam jeszcze było? Z PS2. Crash Bandicoot The Wrath of Cortex i Enter the Dragon prawdopodobnie też, bo się nie wyrobię zapewne do tego czasu z kupieniem tej nagrywarki. Jak tam jeszcze gry na PS2 nagrywa? Może Sonic R i Sonic the Fighters też. Że Sonic the Fighters raczej nie, już Sonic R bardziej. Dobra, to będzie na później. Tak sobie pewnie też, ale to chyba mówiłem, już nie pamiętam. W sumie to mało gier, póki co z PS2 nagrałem, ale na pewno te, których jeszcze nie nagrałem, a będą przed zakupieniem nagrywarki, będą też powtarzane. Więcej let's play i aż tak szybko się nie skończą. No bo teraz mam tutaj taki fajny zjazd. Sium. Dobra, gdzie jest 7 i 8? O! Wow. My head's spinning! Najpierw oczywiście pozbieram, znaczy nie najpierw, ale po prostu tak jakoś wyszło, zacząłem zbierać te zapachy.
Tak jeszcze sądzę, że coś jeszcze. Aha, Rayman Revolution, bo nie sądzę, że się wyrobię też z tym, więc Rayman Revolution prawdopodobnie też będzie nagrywany właśnie z drugi raz, dwa razy. I to chyba tyle, jeśli chodzi o nagrywanie, jak z PS2. No mówię, praktycznie 100% gier działa tak w 1080p, to znaczy nie wszystkie wykorzystują je dokładnie, ale wszystkie je tak jakby można wymusić. Teraz oczywiście spam ręczny. Dziękuję. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem właściwie co może dać sterowanie tym psem. W sumie musimy go jakoś nazwać. Jest cały brązowy. Jakie on ma oczy? Takie żółte bym powiedział, że ma. Nie wiem. O, może zagramy w taką grę, że wy będziecie wymyślać imiona dla psów, jeżeli bardzo chcecie. Więc to jest taka mała gierka dla was. Możecie wymyślać nazwy psiaków. Tych w pierwszym świecie to ja już powymyślałem, więc jeszcze są dwa światy, więc możecie spokojnie je wymyślać te psy. Nie pamiętam w ogóle, czy tamtego z pierwszej planszy, że tak to nazwę, nazwałem jakoś, więc możecie się jeszcze bardziej wykazać. Ale dobra, pogadajmy z tym gościem. Myślę, trzeba by jakąś misję zrobić. Już pamiętam, po co on był. W ogóle też apka lewituje. Dobra, można się uprzeć, że to wiatr po prostu tak idealnie z tym ją zwiewa, ale dobra, dobra. Jestem ciekaw w sumie, jak wielki wiatr musi być, żeby wełnianą czapkę, bo zakładam, że to jest wełniana, żeby unieść wełnianą czapkę i tak sprawić, żeby ona latała praktycznie. To musi być bardzo silny wiatr. Jeszcze dodatkowo, żeby z ludzkiej głowy ściągnąć. To też nie jest jakaś... jakiś mały wyczyn. No to tak też wam powiem, że zaraz chyba zbreakujemy grę bardzo. Z jednym jeszcze zadaniem. Są tu trzy zadania. Przy czym, no jedno jest... jest bardzo głupie, ale jedno można po prostu tak można nie pominąć, ale kompletnie je można sobie tak skrócić, że to się po prostu w głowie nie mieści. Chyba, Eniu. Ej. Czueniu. No nie idź tam. Dobra, może zbierę te zapachy przy okazji. Aha, to są komendy. Już zapomniałem, już tak dawno grałem w tą grę przez ten dysk. Ale dysk świetnie działa, powiem wam szczerze. Normalnie dużo lepiej niż tamten. I dużo więcej mieści, bo... mój poprzedni dysk miał 150 chyba gigabajtów, ten ma 200 giga i... o dziwo szybciej. Znaczy, nie o dziwo, bo tamten był używany, a ten jest nówka sztuka, więc jest zdecydowanie dużo lepiej. Dobra, ty chcesz, żebym zrobił tak, 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 hałknął, stał. Okej. Okay. I teraz ostatnia, gdzie będzie nowa komenda. Co ty nie będziesz kazał, czy pieseniu? Okej. Okay. Teraz pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Yes, za pierwszym razem. First try. All right.
A ja muszę znaleźć coś do jedzenia. Nice. Dobra, więc od razu też zaczniemy to zadanie. Elo. Me and those boys are having a snowman building contest. Can you help me beat them? Try rolling the snowball to make it bigger. Check this out. To jest okropne. Nie wiem, według mnie ta dziewczynka ma najbardziej przerażającą twarz w całej tej grze. No więc teraz robimy kulkę, robimy bałwana po prostu. Super duper perfect. Zrobię tak bez rękawiczek, gołego śniegu się dotykać. Nie za mądry pomysł. Dobra, więc teraz musimy przygotować. Znaczy przygotować. Przynieść jej po prostu. A czemu ty coś? Musimy przygotować. Części. Ale. Gra myśli, że powinniśmy po prostu przynosić. Nie wiecie, w pysku podchodzić i tak dalej, co jest kompletnie żmudne. Nie polecam tego robić, bo to jest po prostu strata czasu każdego. No i gra niby to sprawdza, co nie? No jest fajnie, wy podchodzicie i jest tak dalej, ja tak robiłem też, jak byłem mniejszy. Lecz ma tu też taki hitbox, który... Ja to nazywam hitbox, chociaż to właściwie to jest po prostu łączenie eventu. Za daleko jest chyba, ale dobra, to się po prostu doniesie. I po prostu możemy zrobić tak, kiedy przygotujemy w odpowiedniej odległości te części, gra sama będzie odtwarzała cutscenki przynoszenia, a my nie musimy nic z tym robić. Po prostu mogę sobie odłożyć kontroler i wszystko samo się będzie robić. No i w zasadzie to tyle. To można tak... Niezbyt to jest dobre do speedrunu jakiegokolwiek. Sądzę, że za daleko dałem. Ale dobra, to się po prostu przyniesie. Teraz musimy wszystkie te cztery węgielki, co jest w ogóle... Nie wiem czemu, ale strasznie to jest dla mnie głupie, że musimy wszystkie cztery węgle... po prostu osobno przynieść. Kurde, ja cały czas to za daleko daję. Ale dobra, to znacznie będzie lepsze niż latanie przez pół poziom, może by przynieść to. Ten węgiel gdzieś zniknął. Jeden. Hej, Miss Peach is talking at you. I still love you. Yes, I do. I raz przez... Raz nieuważnie robiłem ten glitch i po prostu gra mi się softlockowała, bo ta dziewczynka nie mogła po coś tam... Nie pamiętam już, czy ona nie mogła po coś pójść, czy po prostu coś się tam innego zdziało. Albo się chyba stoczyło kompletnie coś. Tak, to też jest możliwe bardzo. Wszystko za daleko daje. No ta jedna gałąź mi się idealnie po prostu walnęła tam, a już to wszystko inne, tak. Zdecydowanie za daleko. No ale dobra. To już mogę w sumie tak przynieść w pysku. No i będzie to odtwarzane. Ja sobie teraz zostawiam kontroler. Biorę herbatkę. I sobie czekam, aż wszystko się odtworzy. Nie pamiętam, że nawet czy ona coś... No, nie gada, okej. Okay. Sobie teraz herbatkę piję, w ogóle nie dotykam kontrolera. Kontroler jest obok mnie. No, wiedziałem, że za daleko. To wiecie, co zrobię? Nie będę wchodził w ten hitbox, tylko po prostu dorzucę tam.
Kurde! Wlazłem w niego. Ale już znalazł sobie tą herbatkę skończyła. Kurde, no to jest dobre po prostu. Szkoda, że on, że to nie jest zaprogramowane tak, że gra bym wiedziała, że na przykład ktoś sobie pomyśli, a przyniosę wszystko naraz. To ona by na przykład, no nie wiem, wzięła te wszystkie węgle i powkładała je, albo... Some more coal. Sure. Sure. O, i teraz to będzie... Dokładnie jak mówiłem. No, ale już praktycznie chyba przejdziemy całą tą grę na tym jednym dysku. Oczywiście gry jak Shadow the Hedgehog przenoszą się na dysk. Więc spokojnie, spokojnie. Shadow the Hedgehog jest 100% bezpieczne. Swoją drogą fajnie to wygląda, bo gra się wyświetla po wymuszeniu 480p, gra się trochę psuje i wyświetla się w aspekcie 4:3. Nadal jest widescreen, więc będziecie mieli wszystko ładnie, więc wszystko u was to będzie ładnie wyglądało, ale u mnie to jest po prostu obraz 4:3. Kwadratowy i to jest trochę śmieszne. Kurde, o marchewce zapomniałem. Omijaliśmy ją. Dobra, to po jedną rzecz mogę się przelecieć, jest. Bigu. To są jedna rzecz w porównaniu do tych wszystkich. Teleportowanie się, jej! Więc jeszcze tylko czapka. Dwa zapachy. A, i to jedno pseudosekretne zadanie. Elo? Bieraj marchewkę, wkładaj ją i dawaj mi kość. Bo nie wyczymię. A gdzie uśmiech? Halo? Z węgla jeszcze się uśmiech robi. Halo. Hey Johnny, check out Susie's snowman. It's way cool. Hey, neat. Your snowman has a better hat than ours, Susie. I guess you win the contest. There you go, boy. Couldn't have done it without you. Way past cool. Swoją drogą nie rozumiem cały czas tego. Że oni jakoś mają wymodelowane twarze, oczy i tak dalej, a u niej to jest tekstura po prostu. To jest tak creepy. Dobra. Pójdę zrobić od razu to zadanie, bo nie będzie mi się chciał później za tym psem latać. Więc ta czapka wylądowała na tej górze, co widzicie, tuż przede mną. I tylko tym psem można tutaj się dostać. Nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie. Ale on chyba jako jeden można takie wysokie półki wskakiwać. Nie! Co ty skupiałeś? Halo. Nie damy! Wow. No to już niezłe obrażenia dostał. Okej, no. Dalej, gotta go fast! To jest... W sumie 90% widzów to... No nie, no ty kurde, tele! O. Może jeszcze się uda, może jeszcze się uda. Way past cool! Gotta go fast! Dalej, jedziesz! Yes! Jak MacGyver po prostu. Here, have a nice juicy bone.
Wiesz, zawsze mnie po prostu śmieszyło, bo ten pies zawsze rzuca mu po prostu w łeb tą czapką. To jest takie śmieszne. Elo. Z tym hałem. Dobra. To jest bardzo mało gości. Też czym jestem chyba jeszcze na dole jakaś. No, po co to włączasz? Schowana. Dobra, więc to niby sekretne zadanie polega na tym, że musimy rzucać w niego kulką. Trzy razy jak w niego trafimy, to daje nam kość. Ale najgorszą częścią tego jest po prostu zdobycie tych kulek. No serio, te kulki czasem ci polecą, czasem nie. A czasem w ogóle w niego się nie przywalają. A może w niego. O, działa. No. Bo oni ogólnie rzucają we mnie. Takiego fokusa mają na mnie. Dobra, biała się, chodź tu. I od razu mówię, to nie jest rasizm, jeżeli robisz sobie rację ze swojej własnej rasy. I zawsze się zastanawiam, jak to jest. Może znowu w niego. No, niby w niego trafiłem. Ale nie było dźwięku. Co? Jeszcze są na dole. Ci sami w ogóle. Ci sami. Te same dziecki. Więc chciałem zobaczyć, czy. Po prostu Gran Turismo prawie, że. Gran Gimismo. Co w ogóle ciekawsze, ktoś mu to powie. Dobra, i w nich też musimy trafić. A, to on mówi, dobra. To jest w ogóle śmieszne, bo on nam mówi, ale zaliczają się tylko na górze. Mamy jedną kość. Stąd. Tylko kurde, jak to zrobić? Gimme. Gimme snowballs. Gimme snowballs. Gimme, right now. Those damn kids. Really necessary? Wow, ale poleciałem. Czy jeszcze jest to? Niby są te trzy jeszcze, a czy w sumie czy to nie jest po prostu na każdym? Tylko kurde, nie pamiętam skąd te dwie inne się brało. A dobra, jest jeden. A no tak, za zapach jeszcze na Pixel Debilu 1. Ale głupi jestem. Ale głupi. Chyba gimme. No, ty chyba sobie ja za mnie lubisz.
Najgorsza jest ta animacja po prostu, no. Jezu, szczekam sobie, nie musicie mi dawać łapy. W ogóle jak ich matka nauczyła? Kurde, pies na was szczeka, to czy dajecie mu łapę? Żeby wam ją różnął? O. Die. Nice. Dobra. Więc mamy przedostatnią kość. Teraz tylko musimy znaleźć 15 różowych i 2 zielone. Kurde, już tak trochę nie pamiętam, gdzie były zielone. Aha, zielone były przy tym zjeździe. Okidoki. Chciałem tam być. O! Właśnie. GG. Mam skilla. Dobra. I ostatni zielony. A i to jest wyścig. Okej. Okay. To lecimy po prostu, no lecimy na sejem, żeby bardziej powiedzieć, no lecimy po prostu. Wyprzedziliśmy tam tego brązowego psa, proszę państwa. No i lecimy dalej zbieramy smakołyki dla psów. Dalej lecimy po śniegu. Mijamy jakiś sklep, mijamy narciarzy, wywracamy ich w ogóle, przechodzimy przez pachułki, slalomem po prostu między górkami i teraz wielki skok nadchodzi, skaczemy właśnie przez tą górę, tak zwaną, a raczej nie przez nią, ale pod nią skaczemy i dalej się ścigamy po lodzie. Ścigamy się nawet po lodzie, proszę państwa, co za emocje, dalej się ścigamy. I już zaraz nasz zawodnik doleci do mety i dolecieliśmy! Tak, mam coś z głową. Dobra, a teraz po te różowe. 8 ich jest tylko. O, musiałem przez chwilę, że gra się skraszowała, czyli po prostu zawiesiłem. Nie! Dobra. Tu jest. Tam wskoczysz. Nie wskoczysz. Czy tu jest jeszcze jakiś. Wielce wątpię. No, dajesz. Sanaba. Więc chodźmy tu, bo najwidoczniej tam jest ich parę. Dobra, jesteśmy tu. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5. A tu jeszcze mamy 2 do znalezienia, tak? Tak. Może tu będą? Kto wie? Jeszcze sobie muszę popatrzeć tam na samym dole. I najprawdopodobniej właśnie tam będą. I lecimy za czwartym prędkością. Wow. Jezu. Jakie prędkości, kurde bele. Kurde bele. W sumie speedrunnerzy używają takich trików. Właśnie. Bo gra tak jakby szybkość zapisuje. I przez to tak skaczemy, co mało gier w sumie robi na PS2. W sumie jedyne jakie znam to jest ta, chociaż w sumie ona strasznie głupio zapisuje. Prędkość, no bo w sumie no zatrzymujemy się, żeby skoczyć, a tu nagle nas wybija w kosmos. No i jest... Chyba weźmiemy sobie jedną kość. No i jest problem taki troszeczkę. A tu może są jakieś takie, no, mapa, nie ma, okej.
Okej. Okay. Paszku, gdzie jesteś? Zapaszku. Pokaż się. Tu jest jeden. A gdzie drugi? One eternity later. Tu nic nie ma. Ja na serio jestem wkurzony. Jest złe. Nie, za mnie, nie. Nie. Może teraz się załaduje, może tak naprawdę był jeden wielki błąd. Się nie render. Ja pierdolę. Pół godziny szukałem tego cholerstwa. Pół godziny. Simply the best. Really? Just really? Muszę wiedzieć, że coś się zapisuje. Jej, napisało się. A więc to by było na tyle z tego odcinka, który trwał 52 minuty prawie, że, a będziecie widzieć jak nie, 25 minut. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek. Jutro Lokoroko. Na razie, cześć. Pa, pa. Chaos control.